Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Agacie. Jak się okazało, to zawsze była Agata i to zawsze będzie Agata. Dzisiaj recenzja i moje przemyślenia na temat pierwszego sezonu Agata All Along, czyli najnowszego, na moment nagrywania tego materiału, serialu z MCU. I powiem wam, krótko mówiąc, serial robi robotę. Dawno nie było tak dobrego serialu, ale patrząc sobie na listę najnowszych produkcji MCU, jeżeli chodzi o seriale, to tak naprawdę nie jest źle. Oczywiście każdy ma swoją opinię, ale według mnie nie było tak źle, bo wcześniej przed Agatą mieliśmy Echo, który bardzo mi się podobał, mieliśmy What If, który był no okej, Loki, który był wybitny, Sekretna Inwazja, no okej, tu umówmy się, nie było najlepiej, She-Hulk też nie było najlepiej, Miss Marvel nie było najlepiej, ale wcześniej mieliśmy Moon Knighta, Hawkeye'a i znowu Lokiego, także jest to takie przeplatane. No i wychodzi na to, że Agata All Along ma być tym dobrym serialem i dobrym serialem był. Przez 9 odcinków śledzimy rolę Agaty Harkness, czyli największego przeciwnika Scarlet Witch. To zawsze Agata to taki spin-off albo drugi sezon WandaVision z 2021 roku. I powiem tak, jak nie lubię seriali o magii, tak WandaVision, jak i To zawsze Agata bardzo mnie porwały, bardzo mi się podobały ze względu na inną historię, którą opowiadają. No bo wszystko w MCU dzieje się w takim swoim świecie jakby. Chodzi mi o to, że jest bardzo mało magii. Mamy jakieś kosmiczne historie, mamy jakieś przyziemne historie i tak dalej, ale magii jest bardzo mało. Mieliśmy tylko Doktora Strange'a i właśnie Scarlet Witch. No i tutaj mamy kolejnego użytkownika, a nawet wielu użytkowników magii, czyli Agatę Harkness. Dlatego dla mnie to było takie fajne odświeżenie, mimo że nie lubię takich, nazwijmy to, magicznych seriali, to ten był całkiem udany. Ze scenariuszowego punktu widzenia tutaj no wszystko pasowało, jedno wynikało z drugiego, ale z drugiej strony nie było tutaj co popsuć. No bo był to serial, w którym Agata i inni przechodzili z punktu A do punktu B po drodze, no i każdy odcinek to było pokonanie pewnego odcinka drogi. Także tutaj no jeżeli to by popsuli, to naprawdę nie wiem, czy powinni dalej pisać scenariusze. Także jeżeli chodzi o scenariusz, to wszystko było logiczne, wszystko było poukładane, wszystko trzymało się tak zwanej kupy. Serial wprowadził mnóstwo nowych postaci. Poznaliśmy, czy rozbudowano ten zakątek MCU, który nazywa się magicznym zakątkiem. No i tak oczywiście Catherine Hahn jako Agata Harkness tutaj najbardziej świeciła, było jej zdecydowanie najwięcej. Był to serial o niej i jest to zdecydowanie najlepsza aktorka w całym tym serialu i to było widać. To było widać, że dobrze się bawi, że dogaduje się dobrze z swoimi koleżankami i kolegami po fachu. Było czuć tą chemię pomiędzy nimi w tym serialu. Inne osoby, na które warto zwrócić uwagę, to na przykład Joe Locke, który przed To zawsze Agata nie miał zbyt wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o występowanie przed kamerą. Przed Agatą wystąpił tylko w kilkunastu odcinkach serialu Heartstopper, tak więc to było jego jedyne doświadczenie. No i szacun za to, co zrobił w To zawsze Agata. Kolejną osobą, na którą chciałbym, abyście wszyscy zwrócili uwagę, to Aubrey Plaza, czyli Rio Vidal, sama śmierć. Jeżeli chodzi o komiksy, to śmierć była partnerką Thanosa. Niestety w serialu nie zobaczyliśmy Thanosa, ani nie wspomniano go z imienia. Aubrey Plaza ma zdecydowanie więcej doświadczenia niż Joe Locke. Ostatnio mogliście ją oglądać w Niezłym Gniocie, czyli Megalopolis. A tak to wystąpiła w kilku innych pomniejszych rolach. Także też nie ma jakiegoś super doświadczenia, ale zdecydowanie większe niż Joe Locke. A zagrała tutaj bardzo dobrze. Podobało mi się ta jej złowrogość, była tak słodko zła. Tak jak powiedziałem kilka chwil wcześniej, serial opowiada o tej magicznej stronie MCU, tak więc scenografia mogła tutaj być naprawdę szalona. No i to jest taki jedyny mój zarzut, że nie poszaleli tutaj, bo to było wszystko takie zbyt proste, no bo wiecie, no magia no to jakby ogranicza nas tylko wyobraźnia
i jeżeli chodzi o scenografię, rekwizyty i tak dalej, no to mogli poszaleć, no nie zrobili. Było dobrze, było poprawnie, ale ja bym chciał zobaczyć więcej szaleństwa, przynajmniej na tej drodze czarownic. Szanuję twórców za to, że we franczyzie, w której główne skrzypce grają efekty specjalne, nagrali wszystko, przynajmniej według dostępnych materiałów źródłowych z BTS, czyli Behind the Scene, wszystko praktycznie, a przynajmniej większość rzeczy zrobili praktycznie. Aktorzy nie musieli wyobrażać sobie rzeczy, z którymi wchodzą w interakcję, bo wszystko było fizyczne i namacalne, a to tylko pozwoliło im wykrzesać jeszcze więcej gry aktorskiej, która, tak jak wspomniałem, była naprawdę w porządku. Nie wiem, czy To zawsze Agata jest lepszym serialem niż WandaVision. Wydaje mi się, że nie. W moim odczuciu WandaVision jest jednym z top seriali, gdzieś tam na czele z Moon Knightem i Lokim, ale To zawsze Agata jest gdzieś tam tuż poza podium, czwarte, piąte miejsce. Naprawdę jest to solidny serial z dobrym nazwiskiem na czele, czyli Katrin Hahn, która mam nadzieję, że zostanie w MCU na trochę dłużej, bo zakończenie tego serialu dało jej taką możliwość. Wprowadzono bardzo dużo nowych konceptów do MCU, duchy, jakaś nowa magia, także śmierć. Tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i teraz musimy zobaczyć, jak twórcy sobie z tym poradzą w przyszłości. Aczkolwiek wydaje mi się, że zostanie to zapomniane na jakiś czas. Przynajmniej do czasu Doktora Strange 3 albo do kolejnego filmu Avengers, albo do filmu Scarlet Witch, albo do czegoś podobnego, co będzie zajmowało się również tym problemem magii w MCU. Moja ogólna opinia jest taka, jeżeli chodzi o horror, daję mu takie mocne 6 na 10. Mieliśmy kilka scen, które naprawdę zapamiętam na długo, no i wprowadzono śmierć, która była głównym źródłem całego tego horroru. Humor to takie 5 na 10, nie był to serial komediowy, w którym mieliśmy parskać śmiechem na lewo i na prawo, aczkolwiek był tam typowy humor z Marvela. Suspense to 7 na 10, mieliśmy kilka bardzo ciekawych zwrotów akcji. Aktorstwo to 8 na 10, mimo jedynego takiego dużego nazwiska, czyli Katrin Hahn, wszyscy sobie tutaj poradzili. Akcja to 6 na 10, mieliśmy kilka naprawdę udanych scen, w których można było podziwiać kunszt aktorski. Dramat to 8 na 10, piękna historia Agaty Harkness, która przetrwała naprawdę trudne chwile. Dajcie mi znać, co sądzicie o To zawsze Agata w komentarzach poniżej. Trzymajcie się, na razie.